Słuchajcie, musicie się już wczuwać w klimat świąt. To nic, że jeszcze wrzesień. Za oknem 30 stopni. Nie, u nas jest się naprawdę ciepło. Piękne rzeczy, jest naprawdę. Patrz, śnieg za 3,50. Torby, super, super. No. Tu jest śnieg. Tu a ja śnieg mam jeszcze z zeszłego roku. Nietknięty. A tak wyglądam bez kawy. Ej, ale słuchaj, to są 3 chyba poziomy w tym sklepie, więc ciekawe, co jest na innych poziomach. Ty, ja proponuję tu po prostu wrócić, bo ja tu... No zaraz zobaczymy, znowu cały ten... Albo tę choinkę, słuchajcie, ja muszę ją wziąć, bo jest cudeńko. Złota, zielona, coś innego, ja kocham świeczki. To ja to odłożę. No a tutaj Halloween, no to ja nie wiem, czy się zdecydować, czy obchodzić święta, czy Halloween. Ja teraz będę przez ciebie też myślała cały czas już o kalendarzach adwentowych. No bo ja już myślę od miesiąca, ona mi się dziwi. Ja kocham święta. Wyżej. Amazing. Nie tak, tak musisz, o tak, o tak, o no tak. No to ty tak. Nakameruj. No. Patrzcie. Teraz lepiej. Pasuje ci nawet do bluzki. No do bluzki, jestem choinką. Ej, fajną masz tą bluzkę. Dziękuję, stara jak świat. Ej, idziemy poszukać... Stary, ale jara. Chodź, idziemy poszukać sobie kalendarza adwentowego. Dobra. Ty jeszcze jest święta! Amazing! Ej, właśnie nie wiem, bo ja bym tutaj już dużo ci nakupywała, ale potem nie chcę mi się z tym wszystkim iść. No też, właśnie, mi też... Na shopping. Może się po prostu tu cofniemy, co? No jak nie, to mamy u nas... To ja bym kupiła, słuchajcie, to. Wygadam się, to będzie dla Dorci. Bo Dorci robię adwent kalendarz. I ona mi chyba też zrobisz mi kalendarz adwentowy. Coś potrzebuję. Zrobisz mi kalendarz adwentowy. To pozbieram wszystkie śmieci z domu. Ty jak szlochu. Nie odzywam się do niej. Sam, chodź szybko, patrz sam. Nie odzywam się do ciebie. Patrz. Z czym to jest? Nie, bo to dla dzieci to nie. A w jakim my sklepie w ogóle jesteśmy? O, w takim sklepie jesteśmy. O, nie pokazuję, bo nie umiem wypowiedzieć. I sam adwent kalendarz. No, to są jakieś dla dzieci. Dla dzieci. No, a tu u góry? Ja jestem w sumie jak dziecko. Nie, to są ramki. No bo normalnie action są. Patrzcie. Pokolorować sobie. No ty se pokoloruj, ty. Wezmę do pracy, będę malować. A ty mi za to zapłacisz. No te dziady, ale ja kiedyś chciałam takiego zielonego kupić, ale nie ma zielonych, wszystkie tak. Bo wiesz, możesz sobie codziennie zmieniać świeczkę taką małą tutaj wsadzić, a jak sobie kupisz ten kalendarz adwentowy z tymi lightami, to akurat będziesz miała. Nie, nie chcę jakiś dom, ja już mam tyle ozdób. Ja sobie kupię takie, bo ja nie mam takiego właśnie tego. No, musimy się chyba cofnąć tutaj potem na koniec, bo ja coś czuję, że tu się obkupię na święta. Ale zobaczcie! Wiesz, mamy jeszcze u nas wdrajeś pod domem, ale on nie jest taki duży, nie? Amazing! Ach, ja nie mogę, zapomniałam, że nie mogę takich długich klipów nagrywać, bo potem już nie mogę przetem. No to sobie pauzuj. O. Cute, słuchajcie, no normalnie ja już czuję magię świąt. No nie. Dorcia, gdzie jesteś? Patrzcie, ile ma zakupów. Ej, a dzisiaj to jest mój dzień, bo ja już mam prawie całą torbelę, którą mogę unieść. No ja jeszcze, też mam sporo. Ale daleko przede mną. No i tu mamy takie ładne rzeczy. Na gumki, ale jakie gumki? Fajne, fajne naprawdę rzeczy są w Primarku. Słuchajcie, płaszcz za 25 euro wzięłam i go wam na pewno pokażę. Idziemy na mój dział w Primarku. Na buty. Tam była maga taka sportowa. Gdzie są sportowe? Obczajcie to! Ja na to patrzyłam, ale same 39. Ej, wy nie widzicie, ale na tym, na żywo to one się tak mienią. Ej, czemu twój telefon nagrywa jakoś tak jasien niż mój? One kosztują 11 euro. Takie buty, słuchajcie. Nie wiem. Ale patrz, jakie leciutkie te. 37. Takie chodaczki są.
Kiedyś w takich chodaczkach chodziłam. To był mój styl. Co ty patrzysz za piżamki? Dzisiaj już szykujesz na zimowy sen? A ja kupię tam tą grubą. Emka? Nie no, Emka chyba zrobiła. Ty się lepiej tu zrehabilituj, co ty dla mnie zrobisz na adwent kalendar, a nie, że same śmieci. Jakie śmieci? Ja nie mam w domu śmieci. Tak powiedziałaś, że śmieci. Nikt tego nie słyszał, tak się rzeczy, co ty mówisz. Jak nie? Oni sobie zapamiętają. Od ciebie przyjdą do mnie. Dobra, to chociaż mi zdradź na mój kanał, co weźmiesz. Jedną rzecz. Ja chcę z piżamy z kotem. Tylko nie mam. A to co to rozmiaru. Jest? To jest kot przecież. No jest, ale to nie jest mój rozmiar. Nie mój kot, nie mój rozmiar. Powtórz. No ja mówię, jak oni produkują te staniki, to oni myślą, że wszyscy z wielkimi stami są gruby. No chyba. Dorcia to tylko chyba w to w łokcia zmieści. Wiesz co, mnie najbardziej wkurza? Że na przykład jak wejdę miseczkę D, to one są 85, a 85 on jest dla mnie za szerokie. To znaczy, że jesteś niewymiarowa. No tak, mam za duże bąbelki do obwodu. Ej, dobra, odbiegasz od tematu. Dawaj na dział świąteczny. Kurde, ja chcę snera. Tylko, że jak to jest D, to ja jestem... To ja nie jestem Dorota. A ty nie musisz wsadzać, nie? Nie. Wsadzę, to będę miała takie... Ej, słuchajcie, mnie dzisiaj, nie wiem czemu, ale ludzie tak denerwują. Wszyscy z dzieciakami tu chodzą. Ej, dzieci się powinny na placu zabaw bawić, czy nie? W sobotę idą z dziećmi. No nie, dobra, nie jestem taka anty, powiedz coś. Jesteś za tym, żeby dzieci były w sklepie w sobotę? Nie, moim zdaniem właśnie oni je męczą, bo w tygodniu, jak mają małe dzieci i tak nie pracują, siedzą w domu, to powinni się z dziećmi przyjść w sobotę. Znaczy w weekend. W sobotę, w weekend, no jeszcze właśnie. Chciałam powiedzieć, że chusta przywaliła mi w głowę bluzką i sobie poszła, jednak nie powiedziała sorry. No. A ja zawsze mówiłam, szulikum chwilę. A po ile to jest? 2,50. No to w tym... Ale trójpak. Trójpak. No, to git. Takie jeszcze, o, przedłużki do... Ej, ale to jest tylko jedno, tak? Jak to się przyczepia? Nie, jedno. Z jednej strony tu zaczepiasz ten dings, nie? Mhm. A tam masz te dingsy do wsadzania. Zobaczysz w domu. Czaisz, na pewno. Wierzę w ciebie. Nie, dobra, słuchajcie, zakupy w Primarku, jest godzina 19, sobota, dzieci... Nie, ty... mi się podoba ta... Bo... Patrz, serduszko, to akurat taki kopsy, bo kupiłam. No ładne, pozwalam, pozwalam, wiesz. Nie, ale jak ja się z tym zabiorę? Ty, ale 5 euro chyba. No jak? Ej, zobaczcie, mamy dwie pełne torby. Bierz to. Nie, no muszę tak wyjść. Romantyczne. Ja nie wierzę, że ty z pełną torbą wyjdziesz ze sklepu. Standardowo jestem w swoim dziale, czyli świeczki, i wezmę może tą białą, bo ładnie pachnie. Zobaczcie, te są też ciekawe, takie świeczniki. I tam, takie ładne. Za euro to się opłaca. Patrzcie. Ale nie, nie, to jest tylko za euro, bo jedna jest złamana. Ale są za 1,80. Ta jest ładna, ładnie pachnie. Ile kosztuje? 4,50. A, to już... To już nie. To już nie jest ładne. No, kubeczki, kubki. Co to jest? To jest wąż. Zgaduj, zgadula. Ej, zobaczcie. Jakie kubki. Tęczowa dupa? Tęczowa dupa? Nie, żartuję.
Masakra, ile ludzi w ogóle jest dziś. Amazing. Wszyscy srają? Ej, ja nie widziałam takiej toalety nigdy w życiu. Dobra, to będzie najdroższe sikanie moje ever. Coś ty tam zamówiła, Boże, wino. Ej, to wino jest słodkie. Serio? No weź posmakuj. Ale ostatnio tak miałam też, że było ale ono jest trochę, tylko po prostu takie smaku. To znaczy, że dawno cukru nie jadłaś. Ja nie wcale. No właśnie. Co zamówiłaś? Sałatkę Cezara? Cezar, salat? Ja tak samo. Ciemno jest, słuchajcie. A nie chcę lampą świecić, bo przypał. Ja ci wysłałam. Ja zamiast udostępnić twoją relację, to ci ją wysłałam. Ale wiecie co? Ja tej bułki nie zjem. Ale wino wytrawne na keto można? Można. No to trochę wypiję. Jakbym z wazonu sobie lała. No takie buteleczki, żeby ten. Miam, miam. Amazing. Dobra, słuchajcie, ja czekam na Dorcie. Ale tak zaglądam do jej trochę torby, chyba się nie obrazi, nie? Wypiłyśmy w sumie to wino wytrawne i teraz czekam na nią. Czekamy na mojego męża, aż nas podrzuci i słuchajcie, zdradzę wam, że ona kupiła sobie takie kolczyki ładne, bo bardzo ładnie się mienią. W sumie ja się zastanawiałam, czy sobie kupić takie, ale ej, czy wy widzicie, tu jest rozmiar S. Ona nosi rozmiar S. No. Resztę sobie zobaczycie na jej kanale, ale zakupy udane. Moje zakupy też zobaczycie w czwartek pewnie. No i tylko kolczyki pokazałam. Pozwoliłam sobie pokazać, a resztę zobaczą na twoim kanale, tak? A na moim kanale, co zobaczycie, też moje zakupy z Primarka. Ja już ledwo mówię. Straciłam głos. Czekamy na mojego męża. Odbierze nas. Bardzo dobrze mamy, bo nie to miał być jechać. Szybki shopping, a już jest 23.13. A obskoczyłyśmy ile sklepów? Jeden. Upsi. Ale w tym sklepie zostawiłyśmy dużo kasy. Ej, w ogóle myśmy do Zalando, tam. To się tak nie da. Słuchajcie, poszliśmy w sumie rano, 10 na fitness studio. Zanim żeśmy z tego fitness studio wyszli, to była w po drugiej. No, zanim zjedliśmy, ogarnęliśmy się, także po 17 dopiero byłyśmy na shoppingu, także ciężko. I tak uważam, że dużo żeśmy kupili. Ile wydałaś pieniążków? A nie wiem, 100 ileś euro? 115, 120, nie wiem. W sensie tylko Primark. A niektórym pieniądze spadają z nieba. Ale tylko Primark, nie mówię już o restauracji. No dobra, 150 może. A co ty w restauracji? Tam dwa wina żeś wypiła. W sensie sałatka. Ten. Butelki? Nie butelki. Sałatka? Ale potwierdź to widzą, że wytrawne mogę pić. No tak, no możesz. No to mogę pić. No ja, no wiadomo, że nie całą butelkę, ale lampeczkę sobie ekstra możesz wypić. Całą butelkę? Ja dojadę do domu, to prawie. Tym bardziej, że robisz sport, to możesz zjeść tam, wypić więcej węgli niż normalnie ci, co się nie ruszają w ogóle. I na przykład pracują w biurze i mają, nie wiem, home office czy coś tam i robią 3000 kroków dziennie. No a ty robisz 30. A ja robię 30 i widzicie, i nie chudne. Robię 30 000 kroków i nie chudne. Co to jest? Co to ma być? Dobrze. Czekamy na męża, w sumie jedziemy. Idziemy, no, na no. I się żegnamy z wami, także taki vlog był, kurwa. Taki vlog był. Fajna kawka, fajne winko, fajne zakupy. No i co? I widzimy się w czwartek w sumie z Holem z Primarka. U mnie na kanale w czwartek, a u ciebie? Jak Bozia da. Jak Bozia da, ale niedługo. Ja ją zmotywuję, żeby był szybko. Tak, ale powiem wam, że fajne zakupy, udane. Żeby był szybko. Żeby było szybko.
No ja tak werwą. Pokazuję, bo ja już nietoperzy nie mam prawie. Ćwiczę nietoperze, słuchajcie, żeby nie było flaków na rękach. Nie, nie. A wiesz, jaki w sumie problem? No. Im więcej ćwiczę, tym mam więcej pryszczy. Trzy. Ej, no trzy godziny. Ej, trzy godziny sportu to jest, wiesz, jak ktoś idzie trzy razy w tygodniu po godzinie, to ty dzisiaj to zrobiłaś, kto normalnie robi w cały tydzień. No ja, nie, powiem wam, że jak ja idę już do tego, na tą siłownię. To normalny. No właśnie, jak ja już idę na tą siłownię, to mi się stamtąd wychodzić nie chcę, to jest tylko na plus. Schudłam? Powiedz im, czy schudłam, powiedz, że schudłam. No tak, to przecież mówią ci w pracy wszyscy. Kto mi mówił w pracy? A nikt ci nie mówił? No dobra, osób z naszej pracy nie bierz pod uwagę. Ale ja się teraz zastanawiam. Nie, mąż mi mówił, że schudłam. No on wie najlepiej. To nic, że on widzi mnie codziennie i jemu się pierdoli w oczach z miłości. Ale okej, okay, dobra. Ej, słuchajcie, nie, ja nie mogę pić. Wybaczcie mi, dobra, że tak, która się. Kiedyś potrafiła trzy butelki, a teraz nawet dwóch kieliszków nie umie. Ej, no. Przepraszam, wypraszam. Czemu mnie przepraszam, za co? Ej. Trzy butle? No dobra, już przesadziłaś. Dwie butelki potrafiłam wina wypić, a teraz dwóch kieliszków nie umiem, bo czuję się jakby świat mi wyrował i jest piękniejszy. Dzisiaj kochani, żegnamy się z wami. Pa! Pa.